Cześć, witam Was w ten piękny środowy poranek. Jesteśmy świeżo po imprezie, więc tak jestem zaskoczona, że tyle osób przybyło na miejsce. Większość pewnie jeszcze ogląda to sobie online, lub nie skończyło imprezować. Sama jestem trochę zaskoczona, że też mi się udało dotrzeć na dziewiątą. Ale fajnie, że jesteście. Pewnie parę osób nam się jeszcze pojawi. Myślę, że to najlepszy czas, żeby zacząć od pokazania naszych sponsorów, którzy nam tutaj pomagają, wystawiają się i których na pewno już nieraz widzieliście. Ponieważ jest świeżo po imprezie, to jeszcze trochę przypomnę, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać. Słucham. O. To po imprezie. Czy musimy przedstawić jakieś odświeże? Ale chyba nawet nie potrzebuję. Dobrze. Więc jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Więc tak, dla przypomnienia, będziemy dzisiaj sobie rozmawiać o tym, jak można sobie zeskrapować dane Power BI-em. Dlaczego chałupniczo? No dlatego, że trochę będę usiłować Wam pokazać, że można to zrobić tylko przy użyciu Power BI, a niekoniecznie przy znajomości bardziej skomplikowanych narzędzi. Jeszcze. Dobrze, nie wiem. Najgorsze jest to, że jest parę slajdów ukrytych, no ale dobrze, zobaczycie to, czego miało nie być. Agendy nie będzie. Więc zacznijmy trochę od tego, o co chodzi z tym skrapowaniem i co my przez to rozumiemy. Więc jako skrapowanie określamy technikę wyodrębniania danych ze stron internetowych, najlepiej w sposób automatyczny. Po polsku ładnie możemy to nazwać ekstraktowaniem danych, ale ponieważ jest to trudna nazwa, będę się posługiwała tą amerykańską. Tylko po co nam to skrapowanie? Jak to się w ogóle zaczęło i dlaczego mi przyszło do głowy, żeby robić to Power BI-em? No, jakiś czas temu, gdzieś tak z parę miesięcy temu, prawie rok, zaczęłam się rozglądać za ofertami pracy. Więc zainteresowało mnie, czy rzeczywiście w tym IT, na tych stanowiskach, o których mówimy, to się zarabia te miliony monet, czy to taka ściema. Ponieważ za pierwszym razem, jak weszłam na jeden z portali, wyszukałam sobie akurat przykładowo Power BI-a, skopiowałam te dane i tak stwierdziłam, nie, 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 tak robić nie będziemy. Spróbujemy zrobić to trochę bardziej automatycznie. Pewnie spotkaliście się też z tym, że istnieją już raporty. Nawet mój bardzo dobry kolega zrobił super świetny raport o rynku mieszkaniowym, też zbierając dane i porównując, co i gdzie warto za ile kupić chociażby w Warszawie czy w też innych miastach. To samo możemy zrobić, jeżeli chcielibyśmy na przykład kupić samochód. Więc zastosowań jest mnóstwo, na pewno też znajdziecie jeszcze wiele innych. Ponieważ podeszłam do tego tak bardzo roboczo, no ale no nie będziemy robić tego manualnie, zaczęłam szukać możliwości, jak można by było sobie dosyć automatycznie zebrać te dane i potem na przykład zwizualizować, przeanalizować. Ponieważ nie umiem w Pythona, przyznaję się do tego od razu, no są tutoriale, są fajne opisy, jak to zrobić, no ale no tak nie bardzo mi to szło, zresztą stwierdziłam, a może da się inaczej, może da się zrobić to w taki sposób, jak umiem, może sam Power BI sobie z tym poradzi. Na pewno wiecie, istnieje taki web konektor. Stwierdziłam, że spróbujemy z tym i zobaczymy, jak już będę musiała, to kogoś poproszę albo się tego nauczę. Jeżeli chodzi o samo skrapowanie i to, w jaki sposób możemy podejść do zbierania tych danych, no to oczywiście najlepiej jest, jeżeli mamy takie oficjalne API, które na przykład można pozyskać z Allegro. Ja spotkałam się i robiłam raporty na podstawie takich aplikacji do zbierania, wpisywania timesheetów. Tam mamy udostępnione, dostajemy klucze, możemy się podłączyć. Wszystko jest udokumentowane, więc trzeba po prostu tylko sobie przeczytać i zrobić zgodnie z dokumentacją.
nuda. Możemy na stronach wyodrębniać też tagi HTML-owe, bo jeżeli dane są strukturyzowane, no to nie widzę najmniejszego problemu, żeby właśnie podejść w ten sposób. I to też jest jeden ze sposobów, jak możemy pobierać dane. Ale też możemy na przykład na stronach poszukać API endpointów po to, żeby zobaczyć, co nam serwer odpowiada i od razu przechwycić te dane i je w ten sposób przerabiać, wizualizować i tak dalej, i tak dalej. Metoda Ctrl-C, Ctrl-V to już wiemy, że to nie jest to. No i to właściwie będzie tyle, jeżeli chodzi o całą prezentację. No mam nadzieję, że dzisiaj bogowie demo będą dla nas dobrzy i pozwolą na zrobienie przynajmniej jednego demo. Być może uda nam się nawet zahaczyć o drugie. Będziemy zajmować się właśnie tym, co mnie najbardziej zainteresowało, czyli dostawaniem się do danych z portali publikujących oferty pracy. No to co? To zaczynamy. Zaczniemy od tej metody z szukaniem endpointów. Jakoś tak najbardziej przypadła mi do gustu, jest chyba też najłatwiejsza i najfajniejsze dane się dostaje. Więc zaczniemy od... Sprawdzimy sobie Just Join IT. W trybie deweloperskim, w zakładce Network i szukamy sobie XHR, XML HTTP Request, o ile dobrze kojarzę. Spróbujemy sobie odświeżyć. No i sprawdzamy, jakie mamy odpowiedzi. Akurat w tym przypadku jest dosyć prosto. Na co zwracać uwagę? Na to, co na przykład mamy w responsie. Oczywiście będziemy się przyglądać bardziej na nagłówki, headersy. To, co nam się tu wyświetla, akurat w tym przypadku jest dosyć porządnie, nie ma zbyt wielu tych odpowiedzi, więc jest dosyć łatwo znaleźć. Oczywiście poszukujemy odpowiedzi z Just Join IT. Mamy nawet plik offers. No i zobaczmy, co my możemy dostać stąd i z wspomnianego już wcześniej konektora. No to zobaczmy, co nam się wydarzy. Łączenie, łączenie. Mamy, nie mamy. Nie jest źle, coś nam się nawet pokazało. No i teraz się wydaje, że to jest banalnie proste, bo nie dość, że dostaliśmy fajne dane ustrukturyzowane, to zobaczcie, to jest chyba nawet dokładnie to, o co nam chodziło. No trochę tych danych jest za dużo, ja w ogóle nie lubię, że mi Power BI to, Power Query to robi. A podejrzyjmy sobie jeden rekord. No tak, .NET Developer. Mamy jakieś Employment Types listę, tu w Skillsach mamy też listę. Na pewno nie potrzebujemy wszystkich danych. A to już też wiemy z na przykład sesji optymalizacji. Nie lubimy być horderami kolumn. Więc tak, w moim przypadku to, czym byłam najbardziej zainteresowana, to połączeniem danych z trzech popularnych portali. Dlatego też chwilę przed zrobieniem modelu poświęciłam na to, żeby sprawdzić, które dane są ze sobą spójne i które będzie mi się opłacało ze sobą łączyć. Na pewno samą ofertę, workplace type, o ile dobrze kojarzę, experience level, wszystkie dane geograficzne stwierdziłam po pierwszym przejrzeniu danych, że są trochę mniej mi potrzebne, bo i tak większość ofert to są oferty pracy zdalne, więc nie ma to większego znaczenia. Skąd? Employment types. O, skillsy. Ważna rzecz. Przyda się.
No i co? I chyba tyle. Dobrze, rozwiniemy sobie. Tak jak już wcześniej zauważyliśmy, część tego to są listy. Listy, które są jeszcze listy, które mają rekordy. To sobie rozwiniemy. A co tu mamy? Name i level. Głównie interesuje mnie technologia, dlatego level sobie pominę. Też z tego samego powodu, o którym mówiłam wcześniej. O ile same technologie są pomiędzy tymi portalami zgodne i każdy z nich je publikuje, o tyle levele wymaganych technologii już nie. Oczywiście, skoro interesuje nas, czy zarabiamy te miliony monet, czy nie, to przyda nam się i typ kontraktu. I zobaczcie, jakie mamy piękne dane tutaj. Są widełki. Od, do i jeszcze waluta. Ja to na razie tak zostawię. Wiemy, że my musimy to potem obrobić, a ponazywać odpowiednio i tak dalej, i tak dalej. Spróbujemy sobie teraz szybko wyciągnąć praktycznie to samo z pracuj.pl. Co my tu mamy? Mamy jakieś słowniki, to nas nie interesuje. Zatem to nie byłoby to. Mamy, co my tu mamy? Dwusetka. I jakieś dodatkowe filtry. Jak się pewnie domyślacie, filtrować nie chcemy, pobierzemy sobie wszystko. Mamy, sprawdzamy. Okej, jest. Znowu. Dobrze, czy tego potrzebujemy? Nie potrzebujemy. Pewnie też zwróciliście uwagę, że przy okazji rozwijania tych wszystkich list duplikujemy sobie rekordy. Dobrze i niedobrze, jeżeli jesteśmy świadomi tego, które powinny być zduplikowane, na przykład jeżeli oferta posiada dwa typy zatrudnienia B2B i umowa o pracę, no to jak najbardziej tak, chcę to trzymać w oddzielnych rekordach. Natomiast jeżeli są to zduplikowania ze względu na chociażby lokalizację, to już trochę mniej. Tak jak powiedziałam, to mnie mniej interesowało, więc wiecie, że jak będziecie sobie robić własne tego typu raporty, no to trzeba sobie też z tym poradzić. Ja już sprawdzam, co tu jeszcze było nam potrzebne. Myślę, że tyle. Słucham? Dobra, zrobimy to, to, to. Okej, tu było szybciej. Jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i z którą na pewno się zmierzymy przy okazji pracuj.pl, będzie to, że podają w innym formacie zarobki, ale to myślę, że każdy jest w stanie sobie poradzić z kilkoma skrypcikami w Power Query. Nadal. Jest tu pewien wzorzec, jest tu pewna struktura, więc można sobie to dosyć dobrze powyciągać. No i co? To mamy. No to weźmiemy sobie ostatni. I tu. Tu akurat nie jest już tak wesoło. Nie widzimy, przynajmniej ja nie widzę, jeszcze sobie możemy raz odświeżyć. Nie znalazłam takiego ewidentnego endpointa, który by mi pokazał wszystkie oferty. Natomiast jak się dzieje tak, że nie widzimy, to możemy pogrzebać dalej. A, mogłam. Dobrze, od początku.
Jak zobaczymy jedną ofertę, jedną konkretną, to sprawdźmy, co tu nam się pojawia. To nie będzie to. Dobrze, zróbmy jeszcze raz. OK, to są, to jest jakieś wyszukiwanie. Tu, zobacz, już się robi ciekawiej. Ja specjalnie wam pokazuję te wszystkie requesty. Można sobie oczywiście filtrować, podglądać tylko te, które nas interesują, ale robimy, nie ma ich aż tylu, żebyśmy nie mogli sobie z tym poradzić. Zobaczcie, tu na przykład mamy tą konkretną, no ewidentnie to wygląda na identyfikator, mamy tą konkretną firmę, która opublikowała to ogłoszenie. Natomiast tu już jest lepiej, to by było to, czego szukamy. A skopiujemy sobie całe. Zobaczmy, co nam się pojawi. Uwaga, jesteśmy nadal na pojedynczej ofercie. No tutaj już te kroki to dramat. Okay, zobaczmy sobie krótko. No, ewidentnie pojedyncza oferta. Dużo bardziej szczegółowo, gdybyśmy byli zainteresowani. O, jakieś requirementy. To będzie ciekawe. Natomiast ponownie, jest to pojedyncza oferta. A zobaczmy. Albo może nie tak. Jak sobie wejdziemy, no to co nam się rzuca w oczy? No chociażby to, że skoro w taki sposób wygląda pojedyncza oferta, to może spróbujmy. Czy jak nie podamy tego identyfikatora, to zobaczymy wszystkie oferty. Spoiler alert, tak, zobaczymy. No dobra, mamy. Znowu sobie pousuwam trochę tych kroków, bo ja ich osobiście nie za bardzo lubię. I co? Idziemy dalej. Co mamy w pojedynczym rekordzie? No już znane to nam ID. Jakiś Java Technical Lead. Mamy, jest rekord na pensję, stąd akurat mamy fajne określenie flavors, takie trochę pogrupowanie kategorii. Niestety w innych danych tego nie mamy, więc nie będziemy używać, ale wiecie, jakbyście potrzebowali akurat z tego jednego portalu, czemu nie? Seniority. Czego jeszcze szukam? To chyba było. Zobaczymy. O, tu stąd sobie pobierzemy, czy jest remote, czy nie. Nie tak. Jeszcze nie. Dobra, places. Nieinteresujące. Seniority. Jak najbardziej. No i to, co tygryski robią. Najbardziej pensja. Przepraszam, widełki. To jeszcze nie jest pensja. No i co? Wygląda na to, że mamy. Dane wyglądają bardzo podobnie. Oczywiście spędzamy trochę czasu na ich czyszczeniu, na tym, żeby też sobie
je fajnie poukładać. Co jeszcze warto zauważyć? Zwróciliście uwagę, że we wszystkich tych zbiorach danych mamy technologies expected albo skills. Oczywiście mnie to bardzo interesowało, natomiast jest to jedna z tych danych, która powoduje nam rozmnażanie rekordów. W moim przypadku, gdzie są te? O, to akurat nie. Zaraz je znajdziemy. W moim przypadku akurat nie interesowało mnie za bardzo, żeby trzymać to w oddzielnych wierszach. Stwierdziłam, że będę wyświetlać i używać sobie takiego customowego wizuala do wyszukiwania po odpowiedniej technologii, więc stwierdziłam, że jak sobie dorzucę te technologie, stwierdziłam, że to powinno wystarczyć. Jeżeli będę mieć po prostu w jednym wierszu. Dobrze, to nam się. Zobaczmy, czy nam się pojawiło. No, pojawiło nam się. No jest. Dobra, to było to. To nadajemy sobie wiele znaczące nazwy. OK. Jest. To zobaczmy tu. Ja się nie mylę, to były nasze skillsy. Zobaczmy, jak to wygląda. No, ewidentnie widać, ID tutaj jest w takiej postaci. Ewidentnie widać, że mamy zwielokrotnione wiersze, a niekoniecznie w ten sposób chciałabym te dane przechowywać. Co można zrobić całkiem sympatycznego i fajnego? To pogrupować. No oczywiście. Oczywiście wiemy, że nie będę tego nazywać. Co to? Standardowy problem, jak się nazywała kolumna. No dobra, zrobimy tak. Teraz zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Nie do końca chciałabym, żeby to było tylko minimum. Chcemy wszystko. Trochę oszukujemy. Przeszukujemy. No dobra. Pójdzie, nie pójdzie. Była literówka? Nie było. No i powiedziałabym tak. Jak dla mnie jest już całkiem sympatycznie, oczywiście dalej te dane będą do poczyszczenia. To samo zrobimy tu. Tylko jak przechodzimy na dane z NoFluffa, no to niestety tu z tymi technologiami jest zdecydowanie biedniej. Pokazuje nam się, oczywiście, to jak teraz pokazuje, to wszystko wygląda, że to będzie takie szybkie, fajne, te dane już są super. No nie, zazwyczaj musicie bardzo dużo czasu jeszcze spędzić na porównywaniu, na sprawdzaniu, czy to rzeczywiście się pokazało to, co powinno. I też oglądaniu, co chcemy zobaczyć. No dobrze, tu akurat tą ofertę mamy same wymagania obowiązkowe. O, Python. Było już trochę. Tu mamy z kolei wymagania obowiązkowe i mile widziane. Jak widać, jest dużo ciekawiej, więc to nie jest tylko ta jedna nazwa, która nam się pojawia tu. Ja bym chciała wyciągnąć zdecydowanie większy zakres tych technologii, które wymagamy na danej ofercie. I pamiętamy, nie bez przyczyny zostawiłam sobie ściągnięte dane z konkretnie jednej oferty. Wróćmy do tego Pythona. Dobra, odświeżymy.
Mamy, nie mamy. Ja nie widzę, więc jeszcze raz sobie odpytamy. To nie, to nie, to nie, to. No. Albo ja tak źle widzę, albo nam się skaszowało. Natomiast. Dobra, jeszcze raz. To sobie tego zobaczymy. O. Już widzę. Słuchajcie, poszukuję tego. Poszukiwam innego identyfikatora. Żeby zobaczyć. No, na pewno wiecie, na jednym zadziałało, to na drugim też zadziała. Mamy? Wygląda na to? No, wygląda na to. To teraz tak. Czy ja potrzebuję tych wszystkich danych? Znowu nie. Interesują mnie tylko skillsy. Więc robimy sobie na szybko, gdzie one były. Gdzie one były? Na szybko zrobimy sobie wyciąganie. Jak to jest z prawem prezentacji? Nagle ślepniesz i nic nie widzisz. O, jest, dokładnie. Zbyt blisko. Dziękuję. Widzieliście. Wymagane i miłe do posiadania. No, zrobimy sobie same wymagane. Właściwie, robimy inaczej, ponieważ interesują nas tylko. Tylko to i to. Tak. Zdecydowanie lepiej już widać. Akurat trafiłam na przykład, gdzie mamy tylko jeden rodzaj typu. Jakbyście sobie poprzeglądali te dane, zdarzają się tam też inne, więc można sobie przefiltrować, które będziemy potrzebować. I co? I co zrobimy? Specjalnie pobierałam dodatkowy drugi ID, żeby móc pokazać, że my to sobie możemy sparametryzować. No, jak wstawimy ten, to oczywiście za momencik. Jeszcze oczywiście nie zadziała. To było to. Dobrze. Zobaczymy, czy się gdzieś nie pogubię z tymi nazwami. Mamy. No to zróbmy to. Na razie wszystko wyklikiwalne. Parametr. Mamy jeden, więc powinno być łatwo. Oczywiście tego tu ma nie być. Ok. Działa. Nie to. Działa. Jest trochę więcej. O, zobaczcie, tu jest ta rzecz, o której mówiłam. Tu mamy main i other. Ja chcę same mainy. No i co teraz z tym zrobić? Mamy tak zrobione. No to, ponieważ ja to chcę wyciągać dla głównego. Whatever. Tak chyba powinno pójść. Ok. Oczywiście możemy sobie zajrzeć, zobaczyć, co tu nam się wydarzyło. Teoretycznie. Powinno nam zadziałać. No to teraz co? Nie tu, nie tu, nie tu. To były nasze. Nie, inaczej. Jeszcze jedna rzecz. Zrobimy sobie to samo, co robiliśmy wcześniej, czyli grupowanie. Dobrze, zmieńmy już tu. Tak, wali ma być. I
Zamiast robienia w taki sposób, my sobie po prostu posklejamy. To było walne. Ok, chyba mamy to. I co? Tutaj zastosujemy sobie właściwie to bez sensu, że ja to zmieniam, ale i tak to przekazujemy jako parametr. Interesuje nas tylko lista skillsów. Mamy. No to teraz już będzie dużo prościej. Czyszczenie, zrobienie wspólnych wymiarów. Oczywiście nie będziemy teraz tutaj tego robić. Tak samo pobieranie danych jest dosyć czasochłonne. Co jeszcze warto tu zrobić? Pewnie zwróciliście uwagę, że mamy różnego rodzaju waluty. Można zaciągać dane z chociażby NBP i kursy walut w bardzo analogiczny sposób, nawet w prostszy, zwykły, podstawowy. I cóż, mamy. Załadowanie tego, zrobienie sobie, tak jak już wcześniej powiedziałam, spójnych wymiarów i tak dalej, i tak dalej. I już. Już. Możemy na przykład mieć jako taki raport. Uwaga, warstwa wizualna nie jest piękna. Wolałam się zdecydowanie bardziej bawić danymi, dlatego tu parę rzeczy pewnie warto byłoby poprawić. Jak już sobie te dane poukładamy, to mamy. Ja byłam osobiście super zadowolona. Kiedy udało mi się pokazać, zobaczyć dane, jak to wygląda ze względu po prostu na kontrakt, rodzaj zatrudnienia i oczywiście wszelkiego rodzaju miareczki i sprawdzenie, czy gdzieś nam się, oczywiście no średnią też liczymy, no ale wszyscy wiemy, że średnia to taką może nie zawsze jest najlepszą miarą. No i co, to mamy na przykład Power BI-a, co ja wspominałam, Pythona wspominałam. Tu mamy zdecydowanie więcej, to nieco chcemy zobaczyć. Na Snowflake'a jest mało, ale z pozdrowieniami dla Snowflake'owców. No dobra, oczywiście nie będziemy teraz przechodzić, wgłębiać się w te dane, sprawdzać, kto ile zarabia. Oczywiście mamy przeliczenie, bo pamiętamy, że operujemy na widełkach, więc też musimy sobie ustalić, która miara jak nam się będzie podobała. Możemy sobie poporównywać, jak wygląda zakres, jakie były te oczekiwane technologie, bardzo wiele rzeczy pofiltrować itd., itd. Zobaczyć sobie konkretne, no tak, tu już pokazujemy konkretne dane, ale wrócimy tu na to porównanie. No i co teraz nam się nasuwa, co mi się nasunęło do głowy? Fajnie, widzę te dane, mam je, ale tylko i wyłącznie na moment, kiedy odświeżam sobie raport, kiedy generuję, więc no to jest teraz. A co by było, bo znowu pomyślałam sobie, ok, wszyscy mi mówią, że rok temu to stawki były takie, teraz są, nie wiem, 20% większe, bo pandemia nam podniosła. Więc żeby wysnuwać takie hipotezy i je potwierdzać, warto by było te dane troszeczkę pozbierać i podkładać, żeby móc obejrzeć, jak one wyglądają historycznie. Uwaga, to jest tak duży work in progress, że wygląda tragicznie, ale najważniejsze, co chciałabym wam pokazać, to to, że no jest historia. Jest historia, coś tutaj się dzieje, możemy sobie pooglądać. Najważniejsze jest to, że trochę tych danych już mamy nazbieranych. I znowu, tą samą metodą, bez stosowania, pewnie macie mnóstwo pomysłów, jak to można zrobić. Ja ponownie z braku, nazwijmy to, innych umiejętności, stwierdziłam, że no dobra, czy da się to zrobić Power BI-em?
czy da się odłożyć tą historię właśnie przy użyciu Power BI-a. Teraz się przełączymy na już gotowy model. Znaczy, jak widzicie, jest trochę bardziej skomplikowany niż to, co oglądaliśmy wcześniej. Mam też te kursy NBP z przelicznikami, w jaki sposób to robiliśmy. I teraz, jak możemy wyekstraktować sobie dane z samego Power BI-a. No tu się już złamałam. Tu trzeba było użyć Era. Pythona też można. Łatwiejszy wydał mi się po prostu ten skrypcik, dosłownie dwie linijki, gdzie wyrzucam sobie dane z już uzyskanego tego pliku końcowego, połączonego, który był połączeniem wszystkich ofert, do po prostu zwykłej CSV-ki gdzieś u mnie lokalnie. No to teraz, żeby to działało, publikujemy. To będzie to. Publikujemy w datasecie. Tak? Nie mam więcej. Mam około 25 tysięcy. Także na te potrzeby jest wystarczająco, ale dzięki. I teraz tak. Gateway lokalny, ustawiony refresh. Tu musiałam trochę pokombinować. Oczywiście pokażę Wam, jak wyglądała historia. Znaczy, pokażę Wam najpierw, jak wyglądała historia w momencie, kiedy nie grzebałam w raporcie i wszystko mniej więcej chodziło. Przeniosłam go, więc chodzi na innym tenancie teraz. Nie chodzi w momencie, kiedy oczywiście były święta, weekendy. Na przykład. Tak, i możemy później. Dokładnie. Tak, jakoś mi się wydawało, że to chyba jest. To chyba jest. I będzie potem. Menedżerowie jej nienawidzą. Czyli dzięki. To jest odpowiedź na pytanie. Dziękuję. Dobra, więc tak wyglądał refresh. Pokażę Wam, jak wygląda teraz. No, grzebałam strasznie przez ostatni tydzień, poprawiałam. Specjalnie Wam to pokazuję, bo było tak, w pewnym momencie nawet NBP się wywaliło. Natomiast przy używaniu parametrów, przy używaniu funkcji, pamiętacie, że wyciągaliśmy te skillsy ze względu na podany parametr, na podane ID oferty i je łączyliśmy. W przypadku Power BI i publikowaniu tego typu datasetów dostaniemy informację, że jest to Dynamic Data Source. Jak to wygląda? Mam nadzieję, że w tej wersji to będzie widoczne. O, jeżeli mamy taką informację, some data sources may not be listed because of hand-authored queries, to znaczy, że będziemy mieć problem z odświeżaniem. No Power BI nam krzyknie, nie ustawisz schedule'a, nie da rady, nie zapomnij, nie da się. No i miałam ten problem w pewnym momencie, tylko czy aby na pewno się nie da? No trochę się da, pewnie nie w każdym momencie, natomiast
Zobaczmy, czy to jest ta wersja. Zaraz odpalimy. Da się. Już w międzyczasie pokażemy, jak my te dane ściągamy. Już nie będziemy sobie tego pisać. Zobaczymy po prostu, jak wygląda. O, na takim podglądzie myślę, że jest wystarczająco widoczne. Zobaczymy sobie, jak wygląda taka ścieżka, którą da się obejść stosowanie parametrów i Dynamic Data Sources. W przypadku ściągania danych przez Web Contents, tu normalnie podawalibyśmy jakiś parametr, który sklejalibyśmy te nazwy z ID-kami i podawalibyśmy po prostu Job Offer ID. Natomiast jeśli zrobimy to w taki sposób, Power BI będzie nam krzyczał, że to jest już ten Dynamic Data Source i w ten sposób nie zadziała, ale z parametrów, które możemy użyć w Web Contents, jest coś takiego jak Relative Path i to łyka. To przejdzie, możemy opublikować, to będzie działać. Jeśli chodzi o te takie najbardziej przydatne rozwiązania w tego typu ściąganiu danych, no to myślę, że mamy to. Możemy sobie pooglądać zarobki, a nie, żartuję, nie będziemy tego robić, nie będziemy analizować, kto zarabia najlepiej, kto najgorzej. Ja myślę, że najfajniejsze z tego będzie to, jak będziecie potrafili sami sobie taki raport wyprodukować. A poza tym wszyscy tutaj są w IT, albo przynajmniej większość, więc jak już się nazarabiamy tych pieniędzy, no to co możemy zrobić? Możemy co? Na przykład poszukać sobie i kupić. Wyjechać na wakacje. O, też dobre. Możemy sobie kupić samochód. W mieszkania nie idę. Rynek jest tak straszny, że nie proponuję. Ale zobaczmy, jak możemy sobie na przykład. I teraz szybkie pytanie, gdzie to było? Jak możemy sobie pościągać dane w inny sposób? Bo to jest sytuacja, można by powiedzieć, taka prawie idealna, gdzie udało nam się znaleźć te endpointy. Wszystko jest fajnie ułożone, dane są w miarę spójne, nie zajmie nam to dużo, jesteśmy w stanie porównać. Natomiast jak to zrobić trochę tak bardziej powiedziałabym, w ręczno-nożny sposób, aczkolwiek nadal automatyczny, też nadal stosowany również przez ludzi, którzy ściągają przy użyciu Pythona, różnego rodzaju skraperami. Jak możemy sobie poradzić z na przykład Otomoto, które no, da się tam znaleźć. Da się tam znaleźć też takie dane bardziej w formie API tego endpointu. Natomiast zobaczmy, co byśmy zrobili, gdyby nam się nie udało znaleźć. I co my będziemy szukać? Specjalnie weźmiemy sobie. A weźmy sobie Bentleya. Żeby nie było za dużo. Za dużo rekordów, nie pieniędzy. Nie w tą stronę. No i co? No. Możecie mi wierzyć na słowo lub też posprawdzać, że tu już tak pięknie to nie wygląda. I niestety to takie prościutkie na podstawie samych odpowiedzi z serwera nie będzie. No mamy na przykład oferty, które możemy sobie ściągnąć. Mamy jakieś totale, mamy podsumowania, ale to też nie daje nam tych konkretnych ofert.
Jak zaczniemy przeglądać dane, spróbujmy ten sam sposób, który mieliśmy wcześniej, że jeżeli nie widzę na pełnej liście, to może zobaczę coś na konkretnej ofercie. Coś tam zobaczę. Coś zobaczę. Zobaczmy, co to jest. Mam tu jakąś... Czy my tu mamy? Zrobimy na tym samym, czy odpalimy nowy? Odpalmy nowy. Jeszcze nam się pomiesza. Patrzmy, co mamy na przykład tu, bo znowu mamy identyfikator. Mamy identyfikator, który nawet chyba, o, jest widoczny tu. Okej. Tego to jest trochę za dużo. Okej. Nie, nie tak. Tą stronę bardziej chcemy. No, tak. No jest. Natomiast to są oferty rekomendowane, czy też oferty tego samego sprzedawcy. No nie do końca to, o co nam chodziło. Znowu w przypływie sprawdźmy, czy na przykład tego typu proste. Oczywiście się wywaliło, bo to nie to samo. Natomiast widzimy, że czasem przypływ geniuszu, czasem wręcz przeciwnie, metoda prób i błędów. Już nie będę wybierać konkretnych, no ale to jest ten Bentley, to jest ten znaleziony. No ale nadal, no nie do końca. Wiecie, mamy już to zapytanie, które mogłoby nam zrzucić szczegóły dla jednej oferty, no ale przydałoby się też znaleźć te oferty. No tu nie miałam aż tyle szczęścia, nie udało mi się znaleźć tego w taki prosty sposób, ale jak nie możemy znaleźć w prosty sposób, to zawsze sobie pozwolę wrócić na jednym. To zawsze możemy spróbować wyciągać ze starego, dobrego HTML. Znowu. Sposób powiedzielibyśmy ten sam. No dobra, to teraz będziemy oglądać. Spróbujmy złapać jakąś ofertę. Whatever, niech będzie to. Się trochę powysilać. Ok. To będzie nasza cała oferta. To nie. To będzie, mam nadzieję, że widać wystarczająco. To będzie cały blok wyświetlanych ofert na samochody. Kopi, kopi, kopi. Tu akurat. Właściwie. Mam bardzo podobne dane już skopiowane. No i cóż, jak to, co powiedzieliśmy na początku, jeżeli dane są ustrukturyzowane, to my sobie z nimi poradzimy. W tym przypadku możemy. No dobrze, zaciągnijmy sobie. Nie pokazałam. Już przeszliśmy do danych, jak je rozbierać, a jak je zaciągać, to jeszcze nie. Zobaczmy, co w tym przypadku dostaniemy.
Zrobimy to w ten sposób, by też nam nie dorzucał. Pamiętaj, co kopiujesz. No, czemu nie? Bardziej dokładnie tym. Dobra. No i co? To nam podzieliło najprawdopodobniej, nawet pewnie dosyć prawidłowo. To co? To teraz tak. Tu zaczynała nam się nasza oferta. To teraz. Źle zrobiłam. Nie, tu się nam zaczynała oferta. Tu już mamy konkretną search results. To było nasze. Więc poprawiamy. Nie wpisujcie ręcznie. Poszło. Chyba poszło. No i co? I tak dalej, i tak dalej. Bawimy się w wyciąganie poszczególnych tagów, ale to też może zobaczmy na jednym już z bardziej gotowych przykładów. Jak będzie. Najwyżej otworzymy jeszcze jeden, jak się okaże, że tu nie ma. Dobra. Proszę mi się tutaj nie wczytywać. Okej, mamy. Jest to już trochę bardziej skomplikowane. Na pewno można jeszcze uprościć, ale no widzimy. Głównie wyszukujemy po konkretnych tagach. Sprawdzamy, dzielimy i za każdym razem, jak robimy tego typu rzeczy, zwracamy uwagę, czy dane, które uzyskujemy, są spójne. Bo jeszcze z ciekawszych rzeczy, które mogę Wam pokazać, to na przykład, jest fajnie, jeżeli wróćmy do tego HTML-a. Jest fajnie, jeżeli dla każdej oferty mamy dokładnie taką samą liczbę wylistowanych szczegółów. Ale tu też myślę, że mamy jakiś trochę lepszy skrypt. No tu mamy najlepszy. Jak sobie poradzić, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy zczytamy całą listę wszystkich szczegółów dla danego samochodu? Najpierw czyścimy ten najgorszy bałagan. Wylistowanie. Mamy. Tutaj. No, jest już całkiem sympatycznie. Mamy w ten sposób pozamieniane już kolumny. I co tu możemy łatwo zrobić? Jeżeli nie mamy pewności, ile tego będzie, to bardzo łatwo jest to ogarnąć unpivotem. No, jeszcze się okazuje, że musimy trochę poczyścić. I w moim przypadku stwierdziłam, że no jest ileś rzeczy, które świadczą o tym, że dana jest rokiem, przebiegiem, typem silnika lub czym jeszcze mamy? Jest jeszcze jedna rzecz. Lub dokładnie, lub pojemnością.
Więc możemy to sobie ładnie powyciągać. I potem, jak już mamy, spiwotować przy użyciu trochę zaawansowanych opcji na nieagregowanie danych. A już z takimi danymi to wiemy, jak sobie dalej poradzić. Nie będziemy już wizualizować samochodów, bo tego akurat nie zdążymy. Myślę, że teraz zostało nam 5 minut do końca. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcecie sprawdzić, kto ile zarabia, to też możemy. Więc. Bo już Snowflake. Akurat jeśli chodzi o Snowflake'a, no to też było to, co to. Czy naprawdę mam to zrobić? Mamy pokazać Snowflake'a. No dobrze, dobrze, pokażmy Snowflake'a. Tu chcemy, no tylko tu niewiele zobaczymy, bo wiesz, tu niewiele zobaczymy. Czy ja naprawdę chcę to zrobić? No, widzieliście, dlaczego na boksach i skaterach nie mieliśmy zbyt wielu danych, no całe trzy oferty pracy. Oczywiście, tak, możemy zobaczyć. Ach, pamiętaj, co kopiujesz. Możemy zobaczyć, czy jeśli chodzi, bo tak, wyszukujemy po dwóch miejscach. Czasem, to też wiemy, jak te oferty pracy mogą wyglądać. Czasem w samej nazwie oferty są publikowane już technologie, czasem w używanych technologiach. No jak widać, tu nam troszeczkę inaczej się pokazuje, no ale cóż, jest. Jest. Byłam pewna, że Power BI-owców będziecie chcieć oglądać. Ale to już wszyscy wiemy, wszystko widzieliśmy. Który poziom nas najbardziej interesuje? Znaczy, to chcemy zobaczyć, kto tyle płaci za juniora? Uff, całe szczęście nie trafiłam chyba żadnego ze sponsorów. Albo może właśnie wręcz przeciwnie. No ale tak, no co mamy? No tak jak oglądam sobie te dane w miarę na bieżąco, to czasem zdarza się, że znajdują się jakieś takie outliery i ten górny wąs wygląda tak bardzo, bardzo, bardzo odstaje. Czasem trafiają się oferty, ktoś stwierdzi, że w dolarkach będzie płacił. Oczywiście my mamy to wszystko przeliczone, no ale nadal różnice są. Tak. Więcej niż jeden dzień? Nie. Duble idą, one pójdą do historycznych. Odświeżam tylko bieżącą. Zastanawiałam się nad tym, czy na przykład nie bawić się z datami, bo część ofert też ma ważność samej oferty. Też w pierwszej wersji w ogóle zrezygnowałam z identyfikatorów, bo stwierdziłam, że nie będą mi potrzebne, ale potem były, ze względu na to, że my bardzo dużo tych wierszy duplikujemy na rozwijając. Nie, dubli nie ma. Wszystko ląduje w historii i pozwoli trochę trakować te zmiany. No, oczywiście błędów jeszcze się wiele zdarzało w międzyczasie, to jest tak zwany work in progress. Na moje potrzeby już pierwsze wyniki były więcej niż wystarczające. No ale jeżeli ktoś miałby ochotę na przeprowadzenie sobie takich głębszych analiz, to oczywiście można. No to. To myślę, że tym miłym akcentem wszyscy teraz dzwonią do swoich szefów. Pytają się, dlaczego inni oferują więcej niż my zarabiamy. No co? Bardzo dziękuję. Chyba, że mamy jeszcze jakieś pytania? Nie mamy pytań?
Dziękuję bardzo i miłej zabawy.